Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa na przełomie wakacji nowego roku szkolnego, czyli na przełomie sierpnia i września bardzo serdecznie na trzecim odcinku nowego cyklu, cyklu o przewidywaniu przyszłości, czyli rzecz o szklanej kuli. Ze mną jest pan Paweł Zaręba-Śmietański. Ja się nazywam Beata Murowańska i mam nadzieję, że dobrniemy dzisiaj do końca. Tak. Czyli zapytałam, szanowni państwo, pana Pawła przed spotkaniem, czy dzisiejszy koktajl inwestycyjny zakończy się wróżeniem z kryształowej kuli. Pan Paweł powiedział, że ma taką nadzieję. W każdym razie dzisiejszy odcinek naszego cyklu o przewidywaniu przyszłości jest ostatnim odcinkiem. W międzyczasie pomiędzy dzisiejszym odcinkiem a wrześniowym będziemy się z Państwem kontaktować, bo nie ma jeszcze podjętej decyzji co do kolejnego tematu do omówienia. Paweł, oddaję Ci głos. Witam Państwa. Ostatnio, na ostatnich dwóch spotkaniach mówiliśmy sobie o przewidywaniu przyszłości, ale bardziej w kontekście negatywny, czyli jak czego się wystrzegać, jakie czekają niebezpieczeństwa. Dzisiaj trochę bardziej w kontekście pozytywnym, czyli jak przewidywać tą przyszłość. I ponieważ pewnie nie wszyscy z Państwa oglądali poprzednie dwa odcinki o przewidywaniu przyszłości, to taka bardzo, bardzo króciutkie wprowadzenie do tematu. W moim przekonaniu inwestowanie to jest w znacznym stopniu przewidywanie przyszłości. Właściwie można powiedzieć, że przewidywanie przyszłości plus pieniądze, które się stawia na tą przyszłość. Znaczy bez udanych przewidywań przyszłości nie ma też i udanych inwestycji. Są na pewno różne metody przewidywania przyszłości. Ta lista, która tutaj jest prezentowana, to na pewno nie jest lista zamknięta, bo można wymyślać mnóstwo innych sposobów przewidywania przyszłości, ale wydaje się, że to co tu jest przedstawione, to są takie główne kierunki, które byśmy dzisiaj sobie omówili. I oczywiście królem w zakresie przewidywania przyszłości w inwestycjach jest trend. Przedłużanie trendu jest, wydaje się, dość prostą i oczywistą techniką, ale niekoniecznie wcale taka jest, bo już o tym mówiliśmy, że czyha tu wiele niebezpieczeństw. W każdym razie przedłużać trend można, jeśli to robimy w formie Excela, no to albo dodajemy stałą wartość, czyli budujemy postęp arytmetyczny, albo mnożymy przez ustaloną wartość, czyli mówimy, że coś wzrasta na przykład 10% rocznie, czyli mamy ten postęp geometryczny. No i jest to, tak jak mówię, pozornie dość prosta technika, ale kryje się tu jednak wiele niebezpieczeństw. Mówiliśmy o tym na poprzednich odcinkach częściowo, to trochę jeszcze to przypomnę, że po pierwsze, że nie wszystko, co wydaje się trendem, nim jest. Tutaj odskakując trochę od tematu, tu jest taki wykres, który sporządziłem, bazując wyłącznie na losowym generowaniu cyfr. Jednym słowem, to są zupełnie przypadkowe dane, ale z prawie każdych przypadkowych danych da się
ułożyć jakiś trend, to nawet można by się pokusić o zaznaczenie fal Eliota, które tutaj zrobiłem. Państwo wiedzą, co to są fale Eliota, myślisz? Nie, ja się tak pytam. Kontroluję sytuację, w sensie... No nie wiem, nie wiem. Może to są fale Eliota? No to trochę tłumaczenie to by chyba przekraczało dzisiejszy zakres. Więc poniekąd z takim przypadkowym błądzeniem mamy też do czynienia na giełdzie. O ile pewnie zgodzimy się z tym, że w długim terminie to jednak akcje mają stałą tendencję wzrostową, to w krótkim terminie dochodzi do tego jednak element zupełnie przypadkowego błądzenia, więc tutaj należy też ostrożnie z tym trendem, żeby nie traktować trendu jako trendu czymś, co nim w gruncie rzeczy nie jest, tylko jest przypadkową mieszaniną jakichś danych. Drugą pułapką, o którym też na poprzednich spotkaniach mówiłem, że nic nie może rosnąć w nieskończoność. Czyli na poprzednich spotkaniach odnosiłem się do ceny Bitcoina, która miała tendencję do podwajania się co rok, a nawet w okresie trochę krótszym niż rok. I jest oczywiste, że taka tendencja nie może trwać w nieskończoność. Więc jeżeli ktoś próbował konstruować trend na Bitcoinie w oparciu o takie założenia, to z pewnością pobłądził. Wreszcie istnieją rozmaite bariery. Na przykład jeżeli odnosimy się do przedsiębiorstw, no a to też jest ważny przedmiot inwestowania, no to mogą istnieć rozmaite bariery popytowe, kadrowe i tak dalej. Tu mi się to przypomina taki przykład, że dawno, dawno temu dostałem do analizy biznesplan pewnego pensjonatu w Górach. No i cóż, że te prognozy tego pensjonatu, no Excel wszystko przy mnie szły, no, oczywiście w górę niemalże w nieskończoność. No, oczywiście jest to absurd, no, bo taki pensjonat ma ograniczoną liczbę miejsc i o ile Excel wytrzyma mnożenie przychodów, to goście pensjonatu raczej nie wytrzymają leżenia po pięciu w jednym łóżku. No i tego typu bariery rzeczywistej działalności gospodarczej są bardzo często spotykane, czyli żeby dalej zwiększać produkcję, no to trzeba albo nowe maszyny, albo wręcz nowe hale produkcyjne. Co jest utrzymanie ruchu. No. Tak, więc tu też trzeba uważać, żeby takich trendów nie rysować bezmyślnie nieskończoność. Kolejne ryzyko polega na tym, że szacowanie trendu może być subiektywne, czyli no, mówimy, że coś będzie rosnąć o 10%, no ale właściwie dlaczego tak uważamy, że 10% może będzie rosnąć 5%, a nam się tylko wydaje. Do tego tematu subiektywności jeszcze wrócimy przy odnoszeniu się do wzrostu przedsiębiorstw. Trzeba też uważać na to, czy trend robimy w cenach stałych czy zmiennych, bo jeżeli w cenach zmiennych, no to wiadomo, że inflacja będzie działała, czy musimy też mieć świadomość, co właściwie prognozujemy, czy coś w cenach stałych czy zmiennych. Mówiliśmy też na poprzednich spotkaniach o pułapce
prognozy sterzą, czy że ktoś prognozuje coś, rysuje jakiś trend, ale jeszcze zanim ten trend wyrysował, wie co chce na końcu dostać. No i wreszcie też mówiliśmy o czarnych łabędziach, czyli o niespotykanych, niespodziewanych zjawiskach, które mogą nam ten trend zaburzyć. Tu jest ten pseudotrend wygenerowany na liczbach losowych. Tu są te obrazki, które pokazywaliśmy już na poprzednich spotkaniach, czyli coś, co tylko pozornie jest trendem. Później mamy znów na prawo ten trend na Bitcoina, który to Bitcoin podwaja wartość co roku, a wiadomo, że nie może to trwać. Mamy przykład prognozy z tezą i wreszcie przykład trendu, ale który abstrahuje od inflacji. Oprócz trendu, inną metodą prognozowania przyszłości jest bazowanie na korelacji zjawisk. Przy czym korelacji zjawisk nie należy mylić z zależnością przyczynowo-skutkową. Czyli wiadomo, że umieralność w szpitalach jest wysoka, ale to nie znaczy, że należy z tego wyciągać wniosek, że w szpitalach morduje się ludzi, czy w jakiś inny sposób się przyczynia do ich ponadstatystycznej śmiertelności, bo oczywiście istnieje korelacja, ale ona wynika z zupełnie innej przyczyny, która leży poza szpitalem i poza pobytem w szpitalu, mianowicie, że po prostu do szpitala trafiają osoby w kiepskim stanie zdrowia. Czyli i kolejna rzecz, że wśród nieskończonej ilości rozmaitych zjawisk, jakie mamy na świecie, zawsze możemy znaleźć takie, które wykażą nam jakąś korelację. Ona może być zupełnie przypadkowa, ale korelacje, no jeśli odnosimy się do koniunktury giełdowej, no, że na przykład wyniki meczu, bo takie też były robione analizy, że wyniki w Stanach Zjednoczonych, wyniki meczów bejsbolowych miałyby jakoby jakiś związek z koniunkturą giełdową, że jak wygrywała konferencja zachodnia, to było inaczej, a jak konferencja wschodnia, no to giełdy rosły albo spadły. Oczywiście, tak jak mówię, tego typu pozorne korelacje często wynikają z tego, że jak mówię, na świecie jest mnóstwo różnych zjawisk, więc tym mnóstwo nieomal nieskończona liczba, więc zawsze w tej nieskończonej liczbie dopasujemy jakieś dwa zjawiska do siebie, konkretnie coś tam do koniunktury giełdowej. Natomiast istnieją też korelacje, które w sposób oczywiste są, występują. Tu jest przykład korelacji ceny złota i srebra. Więc oprócz tego, że widać, że na wykresie, że to się mniej więcej zgrywa, no to na prostą logikę powinno tu być jakiś związek. No więc możemy tego użyć do prognozowania, czyli jednym słowem, jeżeli widzimy, że ceny złota już wzrosły, a srebra jeszcze nie, no to z dużym prawdopodobieństwem możemy się spodziewać, że za chwilę ceny srebra znów też wzrosną w ślad za złotem. Czy na przykład na rynku nieruchomościowym widzimy, że wzrosły
ceny mieszkań, a domów jeszcze nie. No więc jest oczywiste, że za chwilę ślad za mieszkaniami wzrosną również ceny domów. Więc, tego typu dość wyraźne i oczywiste korelacje możemy używać do prognozowania. A możesz dać jeszcze jakiś przykład? Bo jednak cena złota i srebra, cena mieszkań i domów to są takie jasne, a coś takiego nie wprost, niejasnego. Z czym coś innego, rodzajowo, nie tak często spotykanego. No, można by szukać na przykład na rynku energetycznym jakiejś zależności. Aczkolwiek tego nie badałem, więc nie umiem z całą pewnością powiedzieć, czy jak cena ropy rośnie, to oznacza, że cena gazu też nie rośnie. Wiesz. Tego nie wiem, nie sprawdzałem, ale no, byłoby to pewnie logiczne. Logiczne, tak, wydało mi się z logiką. Kolejna metoda prognozowania opierałaby się na cyklach. Cykle oczywiście występują nie tylko w gospodarce. No, wiadomo, że jest cykl, że po nocy przychodzi dzień, że są cykle wiosna, lato, zima. No i występują też cykle w innych miejscach. Oczywiście łatwo przewidzieć, że po nocy nastanie dzień, natomiast czym jakieś zjawisko jest bardziej skomplikowane, tym bazowanie na cyklach jest mniej pewne, bo nie wiemy, kiedy dokładnie cykl się rozpocznie, skończy, jaki będzie jego przebieg. No bo tak cykl dzień-noc, no to jest bardzo prosty cykl oparty o obrót Ziemi wokół własnej osi. Trudno sądzić, żeby coś się zadziało inaczej. Już cykle sezonowe, wiosna, lato, jesień, zima, już są bardziej niepewne, bo są to cykle bardziej skomplikowane, zależne nie tylko od ułożenia Ziemi w stosunku do Słońca, ale też i mogą w grę wchodzić jakieś inne zjawiska, jakieś niespodziewane prądy atmosferyczne, czy jednym słowem jakieś niespotykane nagłe ocieplenia w zimie, czy ochłodzenia w lecie. Czyli jednym słowem, prognozowanie cyklów całej gospodarki jest możliwe, ale jest obarczone dużą dozą niepewności. Nieco pewniejsze jest prognozowanie cyklów w poszczególnych branżach, zwłaszcza na przykład nieruchomości wydają się taką branżą, która dość ładnie podlega tym zjawiskom cykliczności. Najważniejszy z tych wszystkich cykli wydaje się cykl roczny po prostu. On się przejawia w wielu branżach. Tak z własnego doświadczenia opowiem, że no, analizowałem spółkę z branży biopaliw. Była notowana na giełdzie, więc pewnie kto się zna, to się domyślił, o jaką spółkę chodziło. No i co było widać w sprawozdaniach rocznych tej spółki? Było widać bardzo wysoki poziom
zobowiązań i bardzo wysoki poziom zapasów. Jednym słowem, w sprawozdaniach rocznych nie wyglądało to za fajnie, bo wyglądało jakby spółka miała jakieś kłopoty. Dopiero sięgnięcie do sprawozdań kwartalnych i rozmowy z menedżerami tamtej firmy wyjaśniły sytuację. Mianowicie spółka kupowała na jesieni rzepak i w związku z tym miała większe zobowiązania, bo zaciągała kredyty na skup tego rzepaku, no i miała te zapasy w formie skupionego rzepaku. Była to dla bardzo, to co wyglądało na jakąś słabość, była w gruncie rzeczy bardzo silnym atutem tej firmy, bo firma skupowała rzepak bezpośrednio od rolników, czyli po niższej cenie niż by kupowała na jakichś giełdach i na warunkach spotowych. Miała stałą współpracę z tymi rolnikami, bo rolnicy oczywiście chętnie zawierali długoletnie kontrakty i sadzili ten rzepak, czyli wszyscy byli zadowoleni. Tak, siali rzepak. Czyli gdyby ktoś nie znał sezonowości tej branży, mógłby wyciągnąć zupełnie fałszywe wnioski, że to, co w istocie było bardzo silną stroną tej spółki, mógłby potraktować jako słabość. Oczywiście ta jest sezonowość branży budowlanej, że zimą w mrozy beton nie wiąże i pewne prace ustają się prowadzić raczej prace wewnątrz budynku, więc przychody branży budowlanej zimą są zawsze mniejsze. Jest dość zaskakującym zjawiskiem, że jest silna sezonowość branży komputerowej, bo okazuje się, że pod koniec roku się kupuje głównie sprzęt komputerowy. Pewnie firmy właśnie w tym okresie się orientują, czy mają jakieś środki na zakupy i te zakupy przeprowadzają. Podobnie jak samochody na końcu i na początku roku w firmach. No, jasne. Oprócz tego cyklu rocznego na pewno warte zauważenia jest cykl Hossa-Bessa, który zresztą istnieje nie tylko na giełdzie papierów wartościowych. Mówiłem o tych cyklach nieruchomościach. No, dotychczas one trwały około 30 paru kwartałów od górki do górki, czy od dołka do oka. No i wyróżnia się też cykle gospodarcze. To się jest takie podręcznikowe wyróżnienie, że mamy cykle Kiczyna i Dżegulara, Kuznetsa czy Kondratiewa. Ich istnienie jest nieco dyskusyjne, no ale takie cykle się wyróżnia w gospodarce. Kolejny sposób, oprócz bazowania na cyklach, to jest przewidywanie zachowań ludzi. Tu jest odnośnie analizy technicznej, no bo mówimy głównie o inwestycjach i analiza techniczna jest w wielu podręcznikach klasyfikowana jako metoda analizy wykresów mająca na celu prognozę przyszłych cen akcji, walut i towarów. Ja już o tym wspominałem na
poprzednim spotkaniu, ale powiem jeszcze raz, że takie określenie analizy technicznej jest w moim przekonaniu zupełnie błędne, bo przecież to nie ceny kupują akcje, tylko robią to inwestorzy. Więc jeżeli mówimy, że z analizy technicznej wynika, że kurs jeszcze wzrośnie, no to nie dlatego, że ceny wzrosły, tylko dlatego, że inwestorzy uważają, że ponieważ ceny wzrosły, to jeszcze wzrosną. Czyli jednym słowem, w moim przekonaniu analiza techniczna jest bardziej narzędziem do przewidywania zachowań ludzi według określonych wzorców, a nie do analizy cen. Czy analiza techniczna się sprawdza? Zdania tu są podzielone. Ortodoksyjni zwolennicy rynku efektywnego twierdzą, że nie, że się nie sprawdza. Ja osobiście uważam, że tak, że skoro można przewidywać zachowania ludzi, no to analiza techniczna jednak się sprawdza, a można przewidywać do pewnego stopnia zachowania ludzi, że ludźmi rządzi strach z jednej strony, chciwość, że oczywiście chcą zarobić, albo boją się stracić, że mają pewne poziomy odporności, że w których się na przykład poddają i nie trzymają dalej akcji, tylko je sprzedają, więc ja uważam, że analiza techniczna się sprawdza i należy ją traktować jako analizę zachowań ludzi. Oczywiście przewidywanie zachowań ludzi to jest nie tylko analiza techniczna, no bo możemy tu się odwoływać do jakiejś socjologii, czy przewidywać, jak ludzie będą reagować na określone wydarzenia, na przykład makroekonomiczne, na przykład na inflację. Znaczy wiadomo, że jak będzie inflacja, no to ludzie bardzo chętnie pójdą do sklepów kupować towary, zanim podrożeją. Jak będzie niepewna sytuacja, no to przedsiębiorcy będą mniej chętni do inwestowania, nawet jeżeli by z prostego rachunku ekonomicznego wynikało, że powinni zainwestować, no to jednak jakieś obawy związane z niepewnością mogą przeważyć i tych inwestycji nie podejmą. Następny sposób przewidywania opierałby się o wskaźniki graniczne. Jest to bardzo ważny element. Lekko o tym wspomniałem na poprzednim spotkaniu, ale teraz może bardziej rozwinę temat. Tu mamy wskaźnik, który pokazuje stosunek tak zwany spółek wzrostowych do spółek wartościowych, czyli growth versus value. I jak widać z tego wykresu, każda przesada jest zła, czyli widzimy, że w roku 2000 było nadmierne zainteresowanie spółkami wzrostowymi. Wtedy to należało rozumieć jako spółki internetowe. Z kolei w roku 2008 było zbyt duże zainteresowanie spółkami tak zwanymi wartościowymi, co wynikało poniekąd z ówczesnej manii nieruchomościowej. Bo
nieruchomości, no to bardziej wartość niż wzrost. Warto zauważyć, że w tej chwili niebezpiecznie oscylujemy wokół kolejnej manii zainteresowania spółkami wzrostowymi, czyli te technologicznymi. W tej chwili głównie by chodziło o spółki z zakresu na przykład sztucznej inteligencji. Myślę, że to jest główny ten leitmotiv tego zainteresowania spółkami wzrostowymi. No ale tu się trzeba ostrzec, że no, krążymy niebezpiecznie blisko dna. I tego typu nadmierne zainteresowanie którąś z tych, tak powiem, gałęzi spółek z reguły kończy się rozczarowaniem. To znaczy było zainteresowanie, była mania internetowa, ale po jakimś czasie się okazało, no dobrze, internet, technologią, ale gdzie zyski, nie? I stąd to przyszło w pewnym momencie załamanie branży internetowej. To samo obawiam się, że będzie ze sztuczną inteligencją, że hasło jest oczywiście nośne, ale obawiam się, że za chwilę wszyscy się, i to już właściwie się dzieje, że zaczynają się ludzie orientować, że no ta sztuczna inteligencja to w zasadzie jest trochę przereklamowana rzecz, że wcale tak nie jest, że sztuczna inteligencja to rozwiązuje wszystko i że jej zastosowanie jest w tej chwili mniejsze niż były nadzieje. Więc to jest jeden ważny wskaźnik graniczny. Choć to tą się, że jest kontrowersyjną sprawą. Ale tak, zostawmy to. To jest jeden ważny wskaźnik graniczny, na który polecam, żeby zwracać uwagę. A drugi ważny wskaźnik to jest tak zwane odwrócenie krzywej rentowności obligacji. Najdłuższa w historii wersja krzywej rentowności. Odwrócenie, czyli tak zwana inwersja krzywej rentowności polega na tym, że w normalnych warunkach krótsze instrumenty są oprocentowane niżej, a dłuższe instrumenty wyżej. Czyli jednym słowem, przy wyższych instrumentach jest, no, czy przy dłuższych instrumentach jest większe ryzyko, że coś się w międzyczasie zmieni, więc one są z reguły wyżej oprocentowane. Tutaj się porównuje rentowność instrumentów 10-letnich i 3-miesięcznych. No i występuje, tak jak już parokrotnie w historii, zjawisko tak zwanej inwersji krzywej rentowności, czyli rentowności się zamieniają, że okazuje się, że instrumenty długoterminowe są oprocentowane niżej, a instrumenty krótkoterminowe wyżej. No, takie zjawisko wynika z obawy o najbliższą przyszłość, czyli można powiedzieć, że rynek dobrze odczytuje takie obawy. Co warto zauważyć, że recesja, która na tym wykresie jest zaznaczona na, no nie wiem, jaki to kolor, różowy, łososiowy. To jest jedyny kolor poza kolorem czarnym, więc nie będą Państwo mieli problemu. To jest okres recesji,
I jak widać, on następował w sposób właściwie nieuchronny, ale z pewnym opóźnieniem w stosunku do odwrócenia krzywej rentowności. Czyli to co na wykresie spadało poniżej zera. Mhm. W tej chwili mamy do czynienia, tak jak głosi tytuł, najdłuższa w historii inwersja krzywej rentowności. Czyli można powiedzieć, że sytuacja pod względem tego, co mówiliśmy, czyli wskaźników granicznych, wygląda mocno niepokojąco. I teraz jak to konkretnie wygląda. To jest slajd, który jest dość stary, on był zamieszczany w prezentacji, którą miałem przyjemność przedstawiać w roku 2020. Wtedy mieliśmy do czynienia z recesją covidową i warto zauważyć, że od inwersji do recesji statystycznie upływało 12 miesięcy, czyli jeżeli tu mieliśmy początek inwersji około roku 2013, no to by znaczyło, że średnio rzecz biorąc, początek recesji byłby już nieodległy. Oczywiście, jak widać tutaj, to niekoniecznie musi być dokładnie 12 miesięcy. Bywało, że to było skrajnie 17 miesięcy. Jednym słowem, no nie mamy gwarancji, że recesja rozpocznie się no, jeszcze w tym roku. Może to być rok przyszły, ale wydaje się, że jest więcej prawdopodobne, że ta recesja nas czeka. I od dezinwestycji do końca recesji upływało średnio 10 miesięcy, więc pod tym kątem jest właśnie istotne, jak długo trwa ta inwersja, a mówiliśmy, że ta inwersja krzywej rentowności trwa już najdłużej w historii, a to by oznaczało mniej więcej, że jest wielce prawdopodobne, że czeka nas recesja najdłuższa w historii. Oczywiście to nie są takie przełożenia 1:1, bo jak Państwo widzicie na tym zestawieniu od dezinwestycji do końca recesji, tu jest duży rozstrzał, że było najkrócej 2 miesiące w 1980, a najdłużej aż 24 miesiące w okresie 2008-2009. Więc nie jest to matematyka, nie jest to fizyka, natomiast jest to wskazanie pewnych prawdopodobieństw. Oprócz... Zaczęło się, szanowni Państwo, tak, proroctwa się zaczęło, wierzenie. Tak, już teraz, no, słuchamy. Nie, no to koniec na temat zagrożenia, to ewentualnie jest temat, który... To jest temat o wróżeniu, o przewidywaniu. Tak, to tak, jest tak. Webinar, spotkanie, ale tak, no. Ale temat czy nadchodzi recesja, to bym, albo czy nadchodzi kryzys, to bym chętnie... Tak, Paweł proponuje, że pan Paweł Zaręba-Śmiechański proponuje, żeby to był temat kolejnego odcinka bądź dwóch koktajlu inwestycyjnego, ale pozwolę mu się jeszcze poprzekonywać troszkę do tego. Mamy przewidywania analityków, więc to jest też jakiś sposób przewidywania przyszłości, bo na zasadzie, że wierzymy analitykom, że oni coś
przepowiadają, że przyszłość będzie taka, a nie inna. I, no i do tego dostosowujemy swoje działania. No, rekomendacje, poza tym piszesz o tym i mówisz o tym, no wiadomo, no, że mają wpływ. Rozmawialiśmy o tym. Tak, tak. O mocy. Tak. Wyników pracy analityków, raportów analitycznych. Tak, nie? Tak. Że jest stwierdzone, aczkolwiek badania bywają różne, ale na ogół przeprowadzone badania wskazują, że rekomendacje analityków mają jakiś wpływ na rynek. W związku z tym, no, można powiedzieć, że to jest też jakiś sposób przewidywania przyszłości, że nawet jeżeli ci analitycy błądzą, to jednak jakoś tam wpływają na rynek. No i z przewidywaniami analityków łączą się przewidywaniami odnośnie przyszłości przedsiębiorstw, bo to głównie analitycy robią. Czyli wchodzimy w zakres analizy fundamentalnej. Pytanie, czy analiza fundamentalna się sprawdza? No to znów ortodoksyjni zwolennicy rynku efektywnego by powiedzieli, że to wszystko jest już ujęte w cenach. Ja nie jestem ortodoksyjnym zwolennikiem rynku efektywnego, więc ja bym powiedział, że analiza fundamentalna się sprawdza, ale trzeba pamiętać o tym, że analitycy też ulegają modom, strachom i innym subiektywnym zjawiskom i że niekoniecznie jest tak, jak analitycy powiedzą. Tutaj z kolei jest przykład dość stary, on pochodzi z mojej książki. Tak. Przerwam reklamę, tym, którzy nie znają twoich książek, Świadomy Inwestor, Odkrywanie ukrytego potencjału spółki, bądź pieniądze leżą na parkiecie. Podglądam, czy dobrze widać. Możliwości pułapki, przepraszam, pomnażania pieniędzy. Autor Paweł Zaremba-Śmietański na rynku kapitałowym od początku istnienia giełdy. Wracamy do tematu. Tak. I ta tabelka wymaga pewnego omówienia. Mianowicie to są prognozy przychodów spółki Budimex i mamy na zielono prognozy z roku 2007, czyli przed wybuchem kryzysu na rynku nieruchomościowym, z kryzysu z lat 2000, około roku 2008. Mhm. No i jak widzimy analityk w swoich prognozach zakładał wtedy do roku 2011 średnie tempo wzrostu na poziomie ponad 16%, a do roku 2016 średnie tempo wzrostu prawie 10%. No i wreszcie mamy na czerwono prognozy z roku 2009, czyli już po kryzysie. I jak widać, tutaj średnie tempo wzrostu jest zaledwie 4%. No i tak było? No i kolejne prognozy są z roku 2012, czyli jakby on odległe i od jednego, i od drugiego. One, można powiedzieć, są trochę za niskie, ale zbliżone do faktycznych wyników. Faktyczne wyniki mamy na niebiesko, na samym dole.
Czyli jak widać, faktyczne wyniki są nieco gorsze niż głosiła optymistyczna prognoza na zielono sprzed kryzysu i wyraźnie lepsze niż głosiła pesymistyczna prognoza z roku 2009. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że Ale średnie tempo wzrostu tutaj na tym przedziale 2012 masz 3,45, a tutaj jest 3,66, nie? No ale tu się kończy na 2016, a to... No okej, okay, tak? Czy nie... A ty kredyty na co stawiałeś? Też potrafisz, też Paweł też jest analitykiem na pewno, chociaż się pewnie analizą profesjonalnie nie musisz zajmować, bo masz mnóstwo innych ciekawych tematów, ale gdy ty robiłeś analizy, to jak ci wychodziło? No, to muszę się pochwalić, że tą wycenę spółki Budimex właśnie jest w którejś książce, ona była ileś tam lat temu. No. Kurs Budimexu był wtedy rzędu, nie pamiętam, typu 40 czy 50 zł, a ja spółkę wyceniłem na 150 zł. Wiele osób później mi dziękowało, że zwróciłem im uwagę na potencjał spółki Budimex. No wiadomo, dzisiaj Budimex krąży tam koło 600 zł, więc można mi powiedzieć, że rekomendacja była, z tej książki była trafna. Szczegółowych prognoz, jakie jest, ja stawiałem, nie pamiętam, ale myślę, że one były jednak zbliżone do faktycznych późniejszych wyników. Na pewno nie były ani hura optymistyczne, ani hura pesymistyczne. Zwracam Twoją uwagę, że Państwo mają dla nas jeszcze jakieś 10-15 minut. I musimy szybko iść do przodu. Ale zbliżamy się do intuicji, tak. Czyli coś. Czym, tak. Za co chwalę bardzo ja. Ośmielam się chwalić pana Pawła Zaręby-Śmietańskiego, ale faktycznie uważam, że intuicja jest jego atutem, zasobem. Przy czym właśnie trzeba odróżnić, co to jest intuicja. Taka intuicja, jaką ja rozumiem, polega na tym, że ktoś ma ogromne doświadczenie i na bazie tego doświadczenia mózg mu tam to mniej czy bardziej świadomie przerabia to doświadczenie na wnioski. Na wnioski, które się nasuwają same. I tej intuicji, bo tak się często określa intuicja, coś, co w rzeczywistości ja nazwałem leniwym myśleniem albo myśleniem stereotypowym. Czyli tutaj mamy przykład na leniwe myślenie, że pierwszy przykład. Decyzje intuicyjne trudno wytłumaczyć otoczeniu. Ja się absolutnie podpisuję pod tym punktem. Przepraszam, dziękuję. Że na przykład wypadł 5 razy z rzędu orzeł, no to każdy powie, no to teraz jest większe prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka, bo nie może. Bo oczywiście to jest nieprawda. No, moneta nie pamięta ile razy wypadł orzeł, więc prawdopodobieństwo jest niezmiennie 50%. Kolejny przykład, no czy łatwiej w kartach, na przykład w brydża dostać rękę składającą się z samych pików. Pewnie nikt, nawet wieloletni gracz nigdy takiej ręki
nie dostał, a jest taka ręka, która się wydaje, że no, mieliśmy z nią do czynienia no, setki razy w życiu, czyli jakaś taka no, nijaka. Tymczasem w rzeczywistości obie ręce są równie prawdopodobne, że dostaniemy. To wynika wprost z rachunku prawdopodobieństwa. Czyli można by powiedzieć, że intuicja nam mówi, że możemy dostać rękę typu drugiego, a nie możemy dostać rękę typu pierwszego, ale jeżeli się sięgnie do aparatu matematycznego, no to wiemy, że obie ręce są jednakowo prawdopodobne. Podobnie moglibyśmy mówić, czy można wygrać w lotto, obstawiając liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6. Każdy powiedział, że to jest niemożliwe, żeby taka kombinacja wystąpiła. No ale każda kombinacja liczb jest równie prawdopodobna, więc to, że padają jakieś wygrane, wynika z tego, że po prostu miliony ludzi obstawiają. Jest bardzo ciekawy przykład odnośnie statystyki odrzucania przez sędziów sądów penitencjarnych wniosków o przedterminowe zwolnienia. Takie przedterminowe zwolnienia, szczerze mówiąc, w naszym stopniu są intuicyjne, że sąd nie jest w stanie bardzo dokładnie wniknąć w sprawę i co się mianowicie okazuje, że czym bliżej było do przerwy na lunch, tym więcej wniosków było odrzucanych, a z kolei po przerwie na lunch bardzo spadała liczba odrzucanych wniosków. Jednym słowem, nastrój sędziów wpływał na ich decyzje, co jest też klasyczne, pewnie wielu z Państwa znane zadanie, że kij do bejsbola i piłka kosztują razem $1.10. Kij kosztują od dolara więcej niż piłka. Ile kosztuje piłka? Jakby taką pozornie intuicyjną, a w rzeczywistości opartą o leniwe myślenie, by podpowiadało, że piłka kosztuje 10 centów. Oczywiście jest to matematycznie nieprawda, więc to, co nam tu podpowiada tak zwana intuicja, to jest tylko i wyłącznie leniwe myślenie. Innym takim przykładem, a właściwie nawet rodzajem leniwego myślenia jest myślenie stereotypami. No, trudno się nam od tego uwolnić. Każdy pewnie ma jakieś tam swoje stereotypy. Ale tu też nie należy tego mylić z intuicją, że powiemy, że intuicja nam mówi, że Włoch będzie namiętny. Niekoniecznie. No i mamy wróżby, horoskopy i astrologię. Można by powiedzieć, no nie jest to jakaś naukowa metoda przewidywania przyszłości, ale powiedzmy sobie szczerze, wielu ludzi korzysta z tego. Co więcej, wiele ludzi uważa, że to się sprawdza. No i dlaczego horoskopy są trafne? Są trafne dlatego, że one są sformułowane na tyle ogólnikowo, że łatwo je dopasować czy do konkretnej osoby,
czy do konkretnej sytuacji w przyszłości, czyli powiedzenie tego typu, że będziesz miał dużo problemów, ale poradzisz sobie, no to jest mniej więcej tak jak się konstruuje horoskopy. Z kolei, dlaczego wróżby się sprawdzają? No również na tej zasadzie, że są sformułowane na tyle ogólnikowo, że można je też łatwo dopasować, a nawet jak się coś niedokładnie zgadza, to no, to pomijamy. Dla ilustracji jest tutaj bodaj najsławniejsza polska wróżba, która rzekomo pochodzi z roku 1893, ale no, została opublikowana w roku 1939, więc raczej na ten okres należy ją datować. No i teraz w tej wróżbie mamy szereg stwierdzeń, które w ogóle nijak się nie da dopasować do rzeczywistości. Na przykład lew na zachodzie nikczemnie zdradzony przez swego wyzwoleńca złączył z kogutem dla lewka obrony, na tron wprowadzi młodzieńca. No, nijak to nam do niczego to nie pasuje. Jako koronny przykład trafności tej. Ale jest, mazurska ziemia Polsce znów przypadnie, tak. A w Gdańsku pod nasz powstanie. Tak. 1939 rok. Ale zwracam uwagę na element, który uważa się, że najtrafniejszy w tej przepowiedni, czyli trzy rzeki świata dadzą trzy korony. Po Mazańcowi z Krakowa, cztery na krańcach sojusznicze strony przysięgi złożą mu słowa. I to się zwykle odnosi do wyboru na papieża Karola Wojtyły, czyli Jana Pawła II. No i owszem, pewne elementy z tego czterowiersza się sprawdzają, że pomazaniec z Krakowa. Można mówić, że trzy korony, co się odnosi do tiary papieskiej, która jest tu na obrazku i rzeczywiście zawiera trzy korony, no ale inne elementy tej prognozy rzekomo bardzo trafne się nie sprawdzają. No, dlaczego trzy rzeki świata, dlaczego cztery na krańcach sojusznicze strony złożą mu przysięgę, czy jednym słowem Nawet jeżeli jest jakiś czterowiersz odnoszący się do konkretnej sytuacji, to i tak z niego wybieramy tylko te elementy, które nam pasują, czyli pomazanie z Krakowa i trzy korony. Potrzebą środkiem ustawy. Tak, no masz rację. Tak, no nawet nie czytałam tego nigdy. Co to jest? Skąd to jest? To jest to tak zwana przepowiednia z tego Boży. Aha. Która spełnią właśnie te do roku 1939 mamy dość dokładne opisanie rzeczywistości, czyli że powstanie Polska, że dwa orłyszy zaborcy zostaną rozbite i tak dalej. Ale od roku 1939 dalsze przepowiednie są dosyć mętne, zagmatwane i nie zawsze w ogóle umiemy je do czegokolwiek dopasować. No to ponieważ dobiega godzina 8. O, jak ładnie, proszę, proszę. Bardzo Ci dziękujemy za tę podróż. Myślę, że nie tylko mi się podobało. Myślę, że każdy z Państwa, który bądź uczestniczył w naszym nagraniu, bądź obejrzy sobie to nagranie potem, bo można sobie do niego sięgnąć. Zapraszamy na stronę
koktajl inwestycyjny, gdzie są umieszczone odcinki archiwalne. My bardzo dziękujemy panu Pawłowi Zaremba-Śmietańskiemu za dzisiaj i zapraszamy do obserwowania informacji, tak, na stronie koktajlu inwestycyjnego, bo będziemy informować o kolejnym odcinku, o temacie odcinka wrześniowego. Dziękujemy pięknie, życzymy spokojnego wieczoru, cudownego końca wakacji i do zobaczenia, mam nadzieję, we wrześniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.